Mam pytanie, no, był pan przyjacielem Kuklińskiego, pułkownika Kuklińskiego. Takie może się pytanie wydać naiwne, no, ale bardzo bym chciał wiedzieć, jakim on był człowiekiem. Bo jak byłem w wojsku, to bardzo często dostawałem za to, właśnie kiedyś sobie pozwoliłem na coś takiego, że jak się pojawił w telewizji i tam kilku oficerów zaczęło krzyczeć: o, zdrajca, zdrajca, ja mówiłem, to uważajcie, bo u nas, że należy go powiesić. Powiedziałem, że u nas w kraju się nie wiesza za zdradę, bo już dawno byście wycięli. I teraz mam takie pytanie, żeby to wyjaśnić, dlaczego uważany jest za zdrajca przez krąg wojskowy, a dlaczego był bohaterem? Za zdrajcę uważali go i publicznie o tym mówili. Wymienię ludzi, którzy publicznie użyli słowa zdrajca w stosunku do pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. To był Lech Wałęsa, Jacek Kuroń, Karol Mocelewski, Adam Michnik i dobrotliwy Tadeusz Mazowiecki. On już kibicny jest tam, ale to już nie wiem. Natomiast proszę Państwa, byli ludzie, którzy uważali Kuklińskiego za bohatera. Przede wszystkim za bohatera uważał go wielki prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan, za bohatera uważała go Anna Walentynowicz, która powiedziała Wałęsie w Gdańsku prosto w oczy, że Wałęsa był zaproszony do dworu Artusa, kiedy w 1998 roku Kukliński został honorowym bohaterem Gdańska. I Wałęsa jako jedyny zaproszony gości nie przyszedł. Wtedy Anna Walentynowicz powiedziała, że Wałęsa, robiąc to, co robił, ryzykował, że jedynie poczę sobie portki na dupie, przeważąc przez płot. Natomiast Kukliński ryzykował życiem swoim i swojej rodziny. Ale najważniejsze, kto uważał pułkownika Kuklińskiego za bohatera, to był Jan Paweł II. W Watykanie papieże, czy to kiedyś Jan Paweł II, czy dzisiaj Benedykt, spotykają się ze swoimi gośćmi 5 minut, 7 minut, 10 minut, to jest strasznie dużo. I ksiądz Dziwisz powiedział do pułkownika Kuklińskiego przy mnie: panie pułkowniku, 8-12 minut, no bo to chodzi o to, żeby papieża nie molestować historią swoją i swojej rodziny, opowiadaniem o teściowej, no dlatego wyjść, a papież przyjął pułkownika Kuklińskiego w swoim prywatnym gabinecie na 55 minut, prawie na godzinę. I potem pułkownik Kukliński wyszedł cały zapłakany, co zresztą widać na tym zdjęciu, papież też był poruszony niesłychanie. Okazało się, że rozmawiali o tak ważnych sprawach, że papież zaproponował pułkownikowi Kuklińskiemu, żeby rozmowa miała charakter spowiedzi. I spowiadał pułkownika Kuklińskiego w swoim prywatnym gabinecie, przy swoim prywatnym biurku, na którym stał komputer, wasze dokumenty, długopisy, to tak jak w gabinecie papieża. Jan Paweł II spowiadał wielu ludzi, może nie tak wielu, niewielu ludzi rzeczy, ale zawsze w konfesjonale i w Bazylice Świętego Piotra, w swoim gabinecie to się zdarzyło tylko Kuklińskiemu. I uważał go za bohatera. Niech Państwo zobaczą, jak po tej spowiedzi Kukliński się z Ojcem Świętym spoufala. Przed go lewą ręką obejmuje w pasie tutaj, a papież kładzie pułkownikowi Kuklińskiemu prawą rękę, tak jakby go pasował na takiego rycerza w średniowieczu, jakiegoś zawisie czarnego. I to jest, proszę Państwa, niesłychanie ważna, historyczna fotografia. Ale, proszę Państwa, warto zawsze przypomnieć tym, którzy zarzucają Kuklińskiemu zdradę, no bo Wałęsa mówi, to złamał przysięga rzeczą świętą. Proszę Państwa, tylko wszyscy ci ludzie nie złej woli, tylko woli najgorszej.
zapominają powiedzieć o takim młodym ludziom jak oni tutaj, a jaka była treść tej przysięgi. A tam było, tu niektórzy z Państwa pamiętają, bo ja taką przysięgę składałem kiedyś w wojsku. Że dochowam wierności bohaterskiej Armii Radzieckiej i innym bratnim armiom Układu Warszawskiego. Tu panowie kiwają głową, bo też składali. Bohaterskiej Armii Radzieckiej i innym bratnim armiom Układu Warszawskiego. To była par excellence przysięga na wierność okupantowi Polski. To była przysięga na wierność odwiecznemu wrogowi Polski. Proszę Państwa, to była przysięga wymuszona, bo proszę Państwa, trudno uwierzyć, żeby dobrowolnie każdego roku tysiące młodych Polaków zmuszanych przez komunistów do składania takiej przysięgi składało dobrowolnie przysięgę na wierność Armii Radzieckiej i innym armiom Układu Warszawskiego, który nie był Układem Warszawskim, tylko był Układem Moskiewskim przecież, faktycznie. I proszę, oczywiście, że taką przysięgę Kukuliński złamał. Ale ta przysięga była nieważna od samego początku, bo każdy adwokat, każdy prawnik Państwu powie, że każda przysięga składana pod przymusem jest nieważna od samego początku. Co z tego, że mnie ktoś wykręci ręce do tyłu i powie, złóż przysięgę, że mnie nasz nie tylko zegarek, ale kluczyki od samochodu. To jest nieważne, to jest wymuszone. I taką przysięgę Kukuliński złamał i przez to ja powiem tak, bo to jest temat ogromny. Na temat pułkownika Kuklińskiego to mnie się najlepiej... Ja Państwa zapraszam do Muzeum Pułkownika Kuklińskiego. Tak jak tu jesteście ze swoimi znajomymi, kolegami. Ja mam teraz trochę czasu, wakacje się zaczęły, zapisać telefon 661 125 196. Albo tutaj przez Pana i przez Panią załatwimy takie 2-3 spotkania w ciągu najbliższych, nawet kilkunastu dni. Ja pułkowniku Kuklińskim powiem dokładnie, że 661 125 196. Ja się nie ukrywam, jak widzę Państwo, podaję wszystkim telefon. Jakoś żyję. 661 125 196. Ale to najlepiej, jak nasi solidarni to zorganizują, to będą Państwo mieli jeszcze drugie miejsce i na pewno nikt tam nie będzie przeszkadzał. Może przejdziemy do pytań od Państwa. Mam nadzieję, że damy radę, że nie będzie głośniej. To proszę, kto z Państwa chciałby zadać pytanie? Panie profesorze, ja byłam rok, a może półtora roku temu w Pałacu Kultury film o Kuklińskim. To był pasjonujący film, to jak Agata Christie zupełnie się ogląda. Ale nigdzie go nie ma. Ja proponowałam znajomym, idźcie na ten film, musicie obejrzeć, ale zniknął w ogóle z ekranu. Gdzie można zobaczyć ten film? I dlaczego? Czy pan profesor nie mógłby nam tutaj powiedzieć, czy pomóc jakoś, żeby ten film... Państwo, mogę pokazać film o pułkowniku Kuklińskim. Tylko musimy mieć jakieś miejsce. Jak oni załatwią jakiś lokal, nie wiem, może Kino Kultura tutaj zrobimy, bo trzeba będzie pewnie zapłacić za salę jakieś tam drobne pieniądze. Zrobimy spotkanie, także ja, nie ma problemu. Panie profesorze, ja mam takie pytanie, nie wiem, może trochę osobiste. Z jakiego paragrafu został pan wtedy aresztowany i skazany na taki wyrok 15-letni, wieloletni? I drugie pytanie, no może usłyszałabym od pana taką refleksję na temat tego. Pan jest wspaniałym historykiem. Wczoraj mieliśmy wspaniałego historyka. Ogromna wiedza, ale przecież historii uczyli się również ci nasi władcy. No chyba Tusk jest historykiem, ktoś tam jeszcze. Czy oni nie znają takich faktów? No bardzo bym prosiła o skomentowanie. Nie wiem. Ja nie wiem, czy nie znają. Wiem, że historyk powinien znać fakty, ale proszę Państwa, tak jak są różni kierowcy, są różni policjanci, różni sędziowie,
samo są różni historycy. Tylu historyków w Rzeszowie też się nie było. Bronisław Komorowski jest historykiem. Grzegorz Schetyna jest historykiem. Donald Tusk jest historykiem. Tomasz Nawęcz jest profesorem historii, tak samo jak ja. Mój kolega ze studiów. Ale, proszę Państwa, kto? Borusewicz jest historykiem. Tak. Mało tego, pracę pisał profesora Bendera. Kolekcji, takiej plejady historyków to nie było w Polsce chyba nigdy. Ale, proszę Państwa, jak Państwo wezmą dwie książki, właściwie książczyny pana profesora Nawęcza na temat marszałka Józefa Piłsudskiego, to po prostu zgroza, jeśli się opublikuje kilka fragmentów tego, co tam pisze. Piłsudski według Tomasza Nawęcza działał przeciwko interesowi Polski, był faszystą i jeszcze parę innych rzeczy. Natomiast powiem tak, jeśli idzie, proszę Państwa, o historię, to do historii ludzie mają bardzo różny stosunek, tak samo jak do rzeczywistości. Niech Państwo zobaczą, katolikami ochrzczonych w Polsce jest 96% Polaków. Dlatego, że z katolikami się przyznaje chyba tam 90%. Do kościoła chodzi 40%. A jeszcze niektórzy z nich, to nie jest mój cytat, tylko jednego z księży, który jest mi bardzo bliski. On mówi, większość Polaków to modli się do Matki Boskiej, ale zaraz po Matce Boskiej to się modlą do jednego świętego. Ja mówię, a do którego? Mówię, do świętego Wojciecha? Chyba do Stanisława. On mówi, nie. Większość Polaków modli się do świętego spokoju, tak się ten święty nazywa. I proszę Państwa, taka jest prawda. Dzisiaj trzeba mieć trochę odwagi, żeby w tym kręgu tutaj na krakowskim przedmieściu się znaleźć, ale chce mieć naprawdę święty spokój. Nawet jeżeli myśli tak jak my, nawet jeżeli nas w duchu popiera, to większość Polaków modli się do tego najbardziej znanego polskiego świętego, co się nazywa święty spokój. I taka jest prawda, dlatego dzisiaj trzeba powiedzieć, że nie ma stanu wojennego, nie ma komuny, ale też odwaga staniała, a rozum zdrożał. Ludzie nie wiedzą, do jakiego stopnia to, co się stało ponad rok temu, 10 kwietnia, jest katastrofą nie tylko tych, którzy zginęli, ale jest katastrofą dla nas wszystkich. Nie chcą tego zrozumieć, odpychają to od siebie, ale to też trzeba powiedzieć, żebyśmy mieli wspólnie świadomość tego, że my jesteśmy tutaj wyjątkowi w tym miejscu. Jesteśmy wyjątkowi w 40-milionowej Polsce. I proszę Państwa, ludzie odpychają w sposób naturalny, odpychają od siebie to, co jest złe. Boją się zła, boją się rzeczy nieznanych. Niech Państwo zobaczą, dla mnie to jest takim fenomenem, ja się nad dwoma przypadkami w II wojnie światowej zastanawiałem. Jak to było, że proszę Państwa, nie znamy ani jednego przypadku próby ucieczki polskiego oficera z obozów w Strobielsku, Staszkowie i i w Kozielsku. To są te trzy obozy, które my znamy, oni byli w kilkudziesięciu obozach. Nie znamy ani jednego przypadku. To byli przez Państwa ludzie silni, doświadczeni, znali Rosję. Wiedzieli, że Rosjanie nie tylko rozwalają jeńców, bo to już było w 1920 roku, ale rozwalają swoich własnych oficerów, tak jak Tukaczewskiego, Jegorowa, czy Blichera, czy innych. I o to, proszę Państwa, nie znamy ani jednego przypadku, żeby polski oficer, czy polscy oficerowie podjęli próbę ucieczki z tych obozów. Chociaż musieli sobie zdawać sprawę z tego, co ich spotka, ale mówili sobie, wszystkich nas nie wybiją co do jednego. A ten, który ocaleje, to pewnie będę ja. I każdy to zło tak starał się od siebie odepchnąć. Niech Państwo zobaczą, zanim powstał mur getta tutaj w Warszawie, to przecież Żydzi wiedzieli, co Hitler chce z nimi zrobić, bo Hitler się nawet nie ukrywał. Nie podjęli żadnej próby ucieczki, żeby się rozproszyć chociaż. Policja żydowska. Ale nie było muru, można było uciec.
Przez ten mur nie powstał tak w jedną noc, tylko to przez to był prawie 3 miesiące budowali i wcale Żydzi nie uciekali. Człowiek ma taką naturę, dałem takie 2 przykłady, ale można te przykłady mnożyć. Człowiek ma taką naturę, że odsuwał od siebie to najgorsze. I siedzą ludzie w swoich mieszkaniach, oglądają telewizję, serialne, oczywiście najchętniej TVN, bo tam jest wszystko ładne, miłe i tak dalej. I nie zdają sobie sprawy, że ta katastrofa nie dotyczyła Lecha Kaczyńskiego, czy moich przyjaciół Stefana Melaka, czy biskupa Polskiego. I tylko, że to dotyczy także ich. I że to pytanie, komu bije dzwon, bije on to, jest ciągle, proszę Państwa, aktualne. Ktoś z Państwa? Panie profesorze, chciałam 2 pytania zadać. Pierwsze, mam taki ogromny niedosyt z zeszłego roku, zwłaszcza, że odbywało się to w kontekście tragedii w Smoleńsku. Mianowicie chodzi mi o beatyfikację błogosławionego księdza Popiełuszki. Moim zdaniem, znaczy ja miałam osobiście ogromny niedosyt, bo oprócz hasła zło dobrem zwyciężaj właściwie nic nie dowiedzieliśmy się o tym kapłanie więcej podczas tej beatyfikacji. I czy starczy czasu, żeby pan profesor kilka słów powiedział odnośnie właśnie jego śmierci? A drugie moje pytanie, też takie osobiste, ale bardzo często je sobie zadaję. Pan profesor był wiele lat właśnie w więzieniu i przecież to były miesiące, dni, 5, tak? Tak, ale mimo wszystko, miesiące, dni, godziny niewiadomej, jakiejś ogromnej niewiadomej, co dalej. Bardzo często zadaję sobie takie pytanie, jak wobec tego, tej takiej gehenny oczekiwania na właśnie niewiadomą, no nie złamać się, jak się nie poddać, co robić, żeby właśnie przetrwać, bo wydaje mi się, że to jest chyba jedna z takich najdotkliwszych torbów. Dziękuję bardzo. Najtrudniej jest mówić o sprawach osobistych. Ja powiem tak, możemy się z Państwem umówić, że zrobimy sobie kilka spotkań, żeby nie było tylko tutaj. I żeby tam ci pomyśleli, o, nareszcie nam odpuścili. My wcale nie odpuścimy, tylko sobie zmienimy miejsce na jakiś czas. Zresztą zapraszam do Muzeum Pułkownika Kuklińskiego, to powiem pułkowniku Kuklińskim, ale to mogę odpowiadać za to jako kustosz i dyrektor tego muzeum, to mogę was w każdej chwili zaprosić. Natomiast myślę, że ksiądz Popiełuszko gdzieś tam też mi odpowiada, zaprosi do muzeum księdza Popiełuszki na Żoliborz do kościoła. Prysa. Na to pytanie, to pani sobie znajdzie odpowiedź, kim był błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko i czy został zamordowany przez 3 przypadkowych stosunkowo niskie ranki ubeków, czy decyzje zapadały dużo, dużo wyżej. Akurat ten wątek mogę pociągnąć. Ja Państwu prowadzę i po Muzeum Pułkownika Kuklińskiego, i po Muzeum Księdza Popiełuszki. Księdza Popiełuszki osobiście nie znałem nigdy, aczkolwiek byłem na jego mszach dwóch. Natomiast znałem jego przyjaciela, jego następcę, świętej pamięci księdza profesora Antoniego Lewka, który zmarł rok temu. Zresztą to Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki jest wstrząsające. Jest wstrząsające i to trzeba zobaczyć. Możemy się tam, oni to zorganizują, tam się umówimy. Zrobimy niespodziankę tym i wrócimy do tego miejsca, gdzie jesteśmy. Ale chciałem powiedzieć tak. Tak się złożyło, że z tych... Ja pani nie odpowiedziałem na pytanie. Ja zostałem oskarżony przez Naczelną Prokuraturę Wojskową, przez tych samych, co dzisiaj badają sprawę smoleńska, z artykułu 124 paragraf 1 zagrożonego karą śmierci o to, że jestem agentem wywiadu amerykańskiego CIA i to bardzo groźnym. Pan prokurator, pułkownik Szewłowski w przemówieniu, w akcie oskarżenia przed sądem powiedział, oskarżony Szaniawski godził w same fundamenty Polski Ludowej i Sojuszu Polsko-Radzieckiego. I z tego artykułu 124 paragraf 1, oczywiście nie byłem żadnym agentem CIA, tylko przecież byłem dziennikarzem, który przez 12 lat konspiracyjnie współpracował z Radiem Wolna Europa, z Wolnością Polską Radia Wolna Europa, która przełamywała wtedy monopol
Radia Radio Maryja. Natomiast komuniści twierdzili, że Radio Wolna Europa to jest tyle co CIA, że to współpracuje z Radio Wolna Europa, to jest CIA. Natomiast, i to był artykuł 124, paragraf 1. Jak się wchodziło na salę sądową, to już się miało 8 lat. I siedziałem, proszę Państwa, w najcięższym wtedy więzieniu w Polsce Ludowej, w Warszawie, niedaleko Olsztyna, na Mazurach. To się nazywało po niemiecku Wartenburg i to był stary zamek krzyżacki, przerobiony pod koniec XIX wieku przez Niemców na ciężkie więzienie. Tam z trzech stron było jezioro, z czwartej fosa i dlatego to więzienie nazywano Polski Alcatraz. I siedziałem tam przez to z bandytami, mordercami, kryminalistami. Różni byli. Jak się siedzi na 6 metrach kwadratowych w 6, to cudów nie ma. Je się z tej samej miski, sikie się do tego samego kubła i tak już jest. Ale pod koniec do mojej celi numer 16 w Warszawie wprowadzono nowego więźnia i tego morderca księdza Popiełuszki, pułkownik Adam Pietruszka, wicedyrektor 4 Departamentu MSW. On wszedł do celi, nie wiedziałem, że tam siedzi. On wszedł do celi, trzymał w jednej ręce pieniądko, a drugą wyciągnął do mnie. Ja się przez moment zawahałem, czy mu rękę podać, ale podałem mu rękę. Dokładnie tak, jak opisuje to w rozmowach karnym z katem Kazimierz Moczarski. I pierwszy gest, który zrobił Adam Pietruszka, jak wszedł do mojej celi, to położył jedną ręką palec na usta, a drugą ręką pokazał na lampę, że jest podsłuch. I w ogóle się, żeby go o nic nie pytał. I dopiero zaczęliśmy rozmawiać na drugi dzień na spacerniaku. I on mówi do mnie tak, słuchaj, to jest niemożliwe, żeby naczelnik więzienia w Warszawie wsadził do jednej klatki takie skrajnie różne, skrajnie egzotyczne zwierzęta, jak ty i ja. I mówi, widzę w tym głęboki zamysł generała Jaruzelskiego albo i Kiszczaka. Mnie się wydawało niemożliwe, żeby generał Jaruzelski, no w końcu dyktator z tego stopnia Nowej Polski, zajmował się takim jednym szaniarskim Pietruszką i decydował, gdzie który ma spać, jeśli potrzeba. I przez to minęło tyle lat. Dawali tak, otrzymałem tak zwany status pokrzywdzonego w IPN-ie. IPN dostałem tam teczkę. I dostałem także swoje teczki, 7 teczek. I niech Państwo sobie wyobrażą, jest dokument z podpisem Jaruzelskiego. I to potwierdza, że Jaruzelski zajmował się moją skromną osobą. I proszę Państwa, jeżeli Jaruzelski zajmował się mną, a ja nie byłem kimś ważnym, i nadal nie jestem. Jeżeli dyktator sowieckiego i nowego państwa miał czas się zajmować mną, podpisywać dokumenty na temat mojego losu, to proszę Państwa, on musiał się zajmować księdzem Jerzym Popiełuszką. No wiadomo. To proszę Państwa, nie ma przypadku, żeby trzech ubeków stosunkowo niskiej rangi pojechało, proszę Państwa, do tego, do Bydgoszczy i uprowadziło księdza. To była instytucja bezpieka, to była instytucja zhierarchizowana, tam się nic nie działo bez rozkazu. Kapitanowi Piotrowskiemu wydawał rozkazy pułkownik, a pułkownikowi wydawał rozkazy generał Ciastań albo Płatek, a generałowi Płatkowi generał Kiszczak, a Kiszczakowi Jaruzelski. Tak to wyglądało. Oczywiście dokumentu z podpisem nie ma, bo go nigdy nie było. Nawet Jaruzelski by nie podpisał dokumentu zabić księdza. Ale myślę, że możemy pójść do... Kto z Państwa był w Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki, ale w muzeum, nie w kościele. Ja. To muzeum pójść jeszcze raz, jak to nie było, to pójdziemy. Dyrektorze, ja chcę jeszcze się jedno spytać. Przecież tyle te krzyż, o ten krzyż. Hanka Gunkiewicz wam się to chrzczona, tak samo Komorowski i premier Donald Tusk.
i tak szargają tym krzyżem naszym. Zabrali nam krzyże, zabrali nam wszystko. Nie dadzą się modlić. Przeciwników stawiają na nas. Dlaczego tak? Nie zabrali nam ani krzyża, ani nie zakazali nam się modlić. Mamy krzyż, modlimy się. Mamy krzyż, proszę Państwa. Krzyż jest bardzo ważnym symbolem, ale proszę Państwa, krzyż i medalik i jeszcze parę innych rzeczy, oprócz tego, że nosimy na szyi, to nosimy w sercu, proszę Państwa. I nikt nam tego nigdy nie odbierze. Pytanie. Czy to jest prawda, bo kiedyś była taka wersja, że Jaruzelski ten pierwszy to miał jakiś wypadek kiedyś z palcem, a potem dali drugiego z Rosji, drugiego Jaruzelskiego. To jest ten sam Jaruzelski, bo niektórzy uważają, że jeżeli ktoś się urodził w dobrej, patriotycznej, katolickiej, polskiej rodzinie, to znaczy, że on będzie też już patriotą i katolikiem, będzie porządny. Jaruzelski jest prawda, chodził nawet do szkoły ojców Marianów na Uniwersytetu. No i co z tego? Ojca mu Ruscy zabili i złamali mu kręgosłup, nie ten, co chodził w gorsecie, tylko ten kręgosłup moralny. Jakby Państwo chcieli wiedzieć, to Bierutowi, Gomułka siedział sam w więzieniu i potem kazał strzelać do Polaków. Bierutowi Ruscy rozstrzelali w 1938 roku pierwszą żonę i rodzonego brata. Marszałek Krakosowski, sowiecki wielkorządca na Polskę, był skazany przez Stalina na karę śmierci, siedział 2 lata w więzieniu i słyszał kroki w więzieniu na Lefortowie, to nie wiedział, czy dadzą mu zupę na obiad, czy go będą rozstrzeliwali. To jest prawdziwy Jaruzelski. Ja chciałabym podać informację, że w telewizji Polonia wyświetlany jest, będzie dzisiaj film Gry Wojenne o panu pułkowniku Kuklińskim. O której? O 22 z minutami. I jeszcze chciałabym podać taką wiadomość. Dziękujemy serdecznie. Pan profesor dziwił się, że Żydzi nie uciekali z getta. Ja pracowałam ze starszą koleżanką, warszawianką, która podała mi informację, że na bocznicach stały całe pociągi Żydów z Europy Zachodniej i warszawiacy ostrzegali, uciekajcie, bo was wiozą do gazu. Nie, Niemcy ostrzegali, że wy będziecie nas nieprawidłowo informować. Na nas czekają posiadłości. Tak, do Polski po posiadłości. Czy można? Ja chciałbym zapytać odnośnie wymiaru sprawiedliwości, ale to jak pan do tego podchodzi i kary śmierci, i czy potrzebna jest właśnie rewolucja dzisiejszego wymiaru sprawiedliwości i przywrócenie dla przynajmniej co niektórych zdrajców, oprawców narodu polskiego tej kary? A drugie takie krótkie pytanie odnośnie, no, żeby się zreflektował właśnie do tego świętego spokoju. Czy ta większość, którzy chcą mieć ten święty spokój, czy właśnie, jeżeli się nie obudzą, jak ich obudzić, tą większość, aby no, nie spotkał ich ten święty pokój, ta trumna? Święty niepokój wtedy. Nie wiem. Proszę Państwa, gdybym miał receptę, to bym im powiedział, co mają robić. Myślę, że po tym raporcie, który dzisiaj ujawnił Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz, spokojnie można, nie zmieniając tych haseł, albo nawet te zmieniając, dać dużo ważniejsze. Na podstawie tych informacji, które ten raport ujawnił, na przykład kto i jak remontował samolot Tu-154M tuż przed lotem do Smoleńska. Nawet jeżeli ktoś miał, ja powiem tak, jeżeli ktoś miał wątpliwości rok temu, 10 kwietnia, ja nie miałem, ale byli ludzie, którzy mieli wątpliwości, to dzisiaj nie może mieć wątpliwości. Wątpliwości mogą dotyczyć tylko, jak to się stało. I proszę Państwa,
i to nie byli kontrolerzy lotów. To jest ta armia rosyjska, jak wszystkie armie na świecie, wykonuje rozkazy. Powiedziałbym więcej, tam jest większa dyscyplina niż w innej armii. I żaden kontroler lotu by się nie wyłamał. Z tego raportu Macierewicza wynika, że oni wykonywali rozkazy, które przychodziły z Moskwy. Jakie, kto i jak wysoko te rozkazy wydawał, to jest zupełnie inna kwestia. Ale prawdopodobnie nigdy nie będziemy wiedzieli. Natomiast fakt, że to był zamach, to jest dla mnie oczywisty. Był oczywisty od początku, jak się bardziej niż kiedykolwiek. I na przykład w odpowiedzi na pana pytanie, jak trafić do ludzi, to jest właśnie tak. Ja myślę, że większość Polaków, może nie absolutna większość, ale większość Polaków myśli tak jak my, aczkolwiek może nie tak radykalnie jak my. Natomiast co do samej istoty faktów się zgodzi z nami. Tylko jest to pytanie, co pan postawił, jak do nich dotrzeć. Nie ma innej możliwości, tylko jak przekonywać różnymi metodami. Prywatnie w domu, często, tak jak tutaj stoimy w tym kręgu, każdy z nas ma jakichś znajomych, rodzinę, przyjaciół. To jest to. Założę się, że u każdego jest tak jak u mnie. Bardzo wielu moich znajomych, przyjaciół i członków rodziny ze mną się nie zgadza. I mówią, teoria spiskowa, ty wszędzie coś węszysz. Notabene, o, to już państwu poleciłem Muzeum Kuklińskiego i to biorę na siebie. Przy okazji Muzeum Pułkownika, Muzeum Księdza Popiełuszki, ale to już jakoś inaczej załatwimy. To jeszcze państwu chcę zaproponować. Pójdźcie na film Wikłanie. To jest jeden z najlepszych i pod względem formy i treści i aktorstwa jeden z najlepszych filmów. Proszę, Andrzej Seweryn, znakomity polski aktor, który grał prymasa Wyszyńskiego, ale do Wyszyńskiego w ogóle nie był podobny, poza tym, że wzrostem. Wyszyński był chudy, a ten nie. Proszę, kto z Państwa tych uwikłanych widział, to wie, do kogo Seweryn był podobny. Do Jana Kulczyka. Proszę zobaczyć dobrze, ale w filmie, niech Państwo zobaczą, jak to wszystko wygląda także dzisiaj. I ludziom się wydaje, że to niemożliwe. Mnie to nie dotyczy, ja na raka nie choruję. Ja nie mam wypadku. Dotyczy, proszę Państwa. Dziękuję, że Pan to polecił ten film. Bardzo polecam. No ale w ogóle do Białego Rana. Nie. Ale gdzie oni go grają? W kinie Femina, w Arkadii. Ja już kogo mogłem wyciągnąłem. W Arkadii, jutro Femina. Jedno pytanie jeszcze można. Wczoraj profesor Nowak i tak samo kiedyś pan Grzegorz Braun wysyłali taką teorię, że już od roku 86, właściwie od tamtej amnestii wtedy, już wtedy władza ludowa szła na jakieś układy z opozycją. I właśnie jak się zapytać pan jako, chciałbym też powiedzieć, chciałbym zapytać dokładnie w jakich latach pan wtedy przebywał w więzieniu i jak pan zauważa tą sytuację wtedy, tą ewentualną już tą współpracę opozycji z władzą tamtejszą. Proszę Państwa, władza się dogadywała, tą władzę, jak się komuniści dogadywali z tak zwaną opozycją demokratyczną, to ja siedziałem nie tylko w więzieniu, ale w celi izolacyjnej przez 22 miesiące. Także nie miałem ani gazety, ani radia, ani telewizji, nawet nie wiedziałem o tym. Natomiast, proszę Państwa, to co się stało najpierw w willi przy ulicy Zawrat w Warszawie na Mokotowie, potem w Magdalence pod Warszawą, wreszcie tutaj przy tak zwanym okrągłym stole, to, proszę Państwa, najbardziej cwani, najbardziej sprytni, najbardziej cyniczni spośród komunistów dogadali się z takimi samymi spryciarzami i cwaniakami spośród Solidarności. Z jednej strony był generał Jaruzelski, generał Kiszczak, Urban i inni generałowie, Rakowski, a z drugiej strony był Adam Michnik, Jacek Kuroń, Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek. Nie wymienię. To jest to największy, taki medialny przekręt. To były przez to dwa takie medialne wystąpienia, które przeszły do historii. Jedno to, proszę Państwa, był słynny artykuł Adama Michnika w Gazecie Wyborczej, kiedy powiedział wasz prezydent, nasz premier. I przez to daliśmy się na to wszyscy nabrać. Znaczy ja się nie nabrałem, bo ja siedziałem w więzieniu. Ale przez to wkrótce się miało okazać, że i premier, i prezydent jest ich.
To nie był tak wasz prezydent, nasz premier. I jeden i drugi był ich, a drugie to była oczywiście ta gruba kreska mazowieckiego państwa. Ten pociąg, który się nazywa Polska, został skierowany na te tory wtedy i my tymi torami ciągle jedziemy. Bo jak się raz ten pociąg skieruje na ten tor z bocznicy, to on potem tak idzie. To jest już tak grzech pierworodny, przecież Rzeczpospolitej. Natomiast na ile to można zmienić, to ja powiem, oni to zmienią, to ich pokolenie zmienią. W sposób naturalny. Szczęść Boże, panie profesorze. Adam Kowalewski z Wojska SIM. Ja może inaczej. Ja wszystko to, co pan profesor tutaj mówi, już znam z pana profesora wykładów, ale najserdeczniej chciałem panu profesorowi podziękować za to, za przekazywaną wiedzę i ja osobiście będę jako dziennikarz przyszły, bo jestem na dziennikarstwie, przekazywał też tą wiedzę, bo moim jakby misją jest dążenie do prawdy, a tą prawdę pan profesor przekazuje. Szczęść Boże. Państwo już mają pytania? Ja mogę, bo ja muszę jeszcze jedno pytanie zadać. Dlatego, że czy widzi pan profesor, znaczy jak pan widzi możliwość modernizacji polskiej armii? Czy to jest obecnie, znaczy wiadomo, obecnie nie jest wykonalne, ale jak by to miało wyglądać według pana? Modernizacja Wojska Polskiego jest niezbędna. Inaczej, każda normalna armia na świecie modernizuje się, czyli unowocześnia. Jedynym oparciem dla nas, inaczej, ktoś może powiedzieć, że wojsko jest niepotrzebne, bo Polsce nic nie grozi. Można zaoszczędzić ogromne pieniądze na uzbrojeniu, na koszarach, na płacach dla generałów, a nawet na kupić szurowadłach dla żołnierzy. Tylko przez to każdy z nas może tak samo powiedzieć, a po co ja wydaję tyle na zamki w drzwiach? Jeden zamek, drugi zamek, trzeci zamek, jeszcze ten wizjer, jeszcze domofon na dole. Przez to musimy strzec tego, co jest dla nas najważniejsze. I dlatego silne Wojsko Polskie jest nam wszystkim bardzo, bardzo niezbędne. Ale jak już mam powiedzieć coś na zakończenie, to powiem... Parę kawałków Państwu powiem, żeby... Bo są i tacy jak pan premier Donald Tusk, który mówi, że, jak on powiedział, jak Państwo pamiętacie, że ma absolutne zaufanie do premiera Władimira Putina, bo Rosja jest dzisiaj państwem demokratycznym. To jest cytat, tak powiedział. A to jest to, jak wszystko, tak samo demokracja ma różne oblicza. Mamy demokrację w Polsce, mamy demokrację w Stanach Zjednoczonych, mamy demokrację w Wielkiej Brytanii i na Białorusi też mamy demokrację. Łukaszenko jest ciężko wrażony, jak mu się mówi, że jest dyktatorem. Samą istotą demokracji jest głosowanie, wybory są. U nas wybory wyglądają tak, no nie wiem, jak będą wyglądały za parę miesięcy, nawet za parę tygodni już właściwie. Ciągle pan prezydent nie chce podać daty, kiedy to będzie. I to nas na przykład różni od Ameryki, gdzie wybory w Ameryce są zadekretowane konstytucyjnie. Prezydent nie może arbitralnie ustalać, kiedy jest data wyborów. Konstytucja o tym decyduje na 1000 lat, dopóki Ameryka istnieje. Ale jak wyglądają wybory w Rosji? Oto na Kremlu zebrało się parę tysięcy tych różnych tam kagiebistów. No jakimś przewodniczym obradom tam, niech będzie tam jakiś Siergiej Iwanow, wicepremier, który odpowiada za katastrofę w Smoleńsku. I oto przecież on mówi tak. Kto jest za tym, żeby Władimir Władimirowicz Putin został wybrany po raz trzeci prezydentem Rosji? Proszę podnieść prawą rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwko premierowi Putinowi? Proszę podnieść dwie ręce do góry i ustawić się twarzą do ściany. To jest, proszę Państwa, demokracja po rosyjsku.
A jak wygląda wolność słowa w Polsce, to wiemy, a jak wygląda w Rosji, oczywiście, że jest jeszcze większa. A to w Moskwie taki jeden obywatel miał tresowaną papugę i wytresował ją w ten sposób, że ona mówiła ludzkim głosem i mówiła między innymi tak: precz z dyktaturą Putina, niech żyje demokracja, niech żyje wolność słowa, niech żyje Ameryka. I ten gość siedzi kiedyś na balkonie, nagle patrzy, że zajeżdżają takie dwa czarne samochody, wyskakuje takich kilku facetów jednakowo ubranych w takie płaszcze z podniesionymi kołnierzami. On mówi: o, ja po twojej mać po papugę przyjechali. I wskoczył do mieszkania, to chwycił ją tak, mówi ten, schował ją za regał, za książki, wyskoczyła do tapczanu, to się udusi, a oni już dzwonią do drzwi. I tam ją w ostatniej chwili do zamrażarki w lodówce wsadził. A oni pokazują mu nakaz prokuratora, mówią: tutaj mamy nakaz prokuratora, mamy zrobić rewizję, macie tresowaną papugę, która wznosi hasło antypaństwowe przeciwko prezydentowi Putinowi. On mówi: żadnej papugi nie ma. Oni mówią: sprawdzimy. Przetrząsnęli mu całe mieszkanie, przewrócili regał, rozsypali książki, odsunęli biurko, zerwali wykładzinę, odsunęli pralkę nawet. Nie ma. Ktoś tutaj jakiś fałszywy do nas na was napisał, ale jeden ten, co najbardziej te meble tak odsuwał, pić mu się chciało, mówi: dajcie się czegoś napić, poszedł do kuchni, tworzył lodówkę, patrzę, tam siedzi papuga w zamrażarce. Cała pokryta takim szronem, te pióra takie nastroszone, oszronione takim lodem, z dzioba jej sopel taki spada. On mówi: o, patrzcie, mamy papugę, teraz tam zaśpiewasz. A ona woła: niech żyje nasz ukochany premier Władimir Władimirowicz Putin. Precz z demokracją, demokracja jest przestarzała. Precz z Ameryką, niech żyje Rosja. A oni mówią: o, mówią, to jest nasza papuga, możemy nawet Putinowi pokazać na Kremlu. Posprzątali mu ładnie mieszkanie, wyszli, a jak już wyszli, zobaczył, że odjechali, to on tak mówi do niej: widzisz, posiedziałaś pół godziny na Syberii, wystarczyło. Bardzo Państwu dziękuję. Najlepiej, proszę Państwa, w trzech, czterech grupach, bo to jest Izba Pamięci, a nie muzeum. To jest malutkie, tam się więcej jak 20 osób jednorazowo nie zmieści. Ale bardzo proszę, zobaczą Państwo wiele ciekawych rzeczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.